ale jeszcze przydałoby się mieć coś do utrzymania na stole. To brzmi dobrze. Ja czekam. Jakby chciał teraz zagrać backstab i użyć broni, to trochę się nadzieje, że tak powiem. Tak, pewnie zaatakuje tutaj, także coś takiego na pewno trzeba było zrobić. Wyjebka. On jest na 15 życia, także nie ma tragedii, tak czy srak. To ma go zachęcić do wysypania się z kart, a jak się wysypie, to całkiem dobrze w sumie, bo mam Flame Strike. O właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Okej. Nie wiem, czy opłacało mu się to zabijać. A. Kto lubi w sumie. To jest poza zasięgiem jego. Wątpię, że miał 5 obrażeń w sumie. A mam w następnej turze taunta, tak. Ile? Tylko strumieniem. Okej. Okay. A Boże, co to jest? Powinien się przebić przez dwa taunty. Ja mam nadzieję, że nie będzie miał 5 obrażeń, które będzie mógł zadać bezpośrednio w twarz. A w następnej turze mogę zagrać sobę i sam ją spinować. Nie może tego zabić czarem, może to tylko zaatakować, więc tak zostanie na 4 życia. A chuj. No, mamy 8 zwycięstwo. Tylko trzeba było to trochę przemyśleć jednak. Zostawimy sobie Blood Knighta. Aaaa, polimorfia to nie jest coś, co chciałem zobaczyć stanowczo. Koń Scarlet Crusader. Go. Come on. Come on. Wiem, że tego chcesz. Dawaj, napierdalaj, bo inaczej nie będę miał co zagrać. Come on! Koń Scarlet Crusader. Co to kurwa jest? Spider Tank! Spider Tank! Tu. Robimy tak. Na ty, mały chujku. Ale zaraz się przekonam, także spoko. Mówisz? I to tak... Co? Nie masz, nie? Okej. O, Enhanced Mechano. No cóż, ale jak nie strajduję tego, to będę miał całkiem dobrą opcję.
No to boli chyba trochę w dupę. Znaczy, no muszę w następnej turze i tak użyć Flame Strike'a, tylko jeszcze nie wiem jak to zrobić, żeby to nie było chujowe. Zawęcz. To nie jest Get Down. Spróbujemy tak może. Chciałbym móc użyć Enhanced Mechanon na jak największej liczbie stronników. O Boże! No jak nie ma jakiegoś strasznego combo z Equality, to ma grubo przejebane. A, no nie głupie, dobra. Spoko. Przynajmniej Jeeves raz w życiu mi coś dobre. Znaczy ta karta jest tak słaba, jestem z niej bardzo mocno niezadowolony. Do 9 się udało dojść. Jestem mocno zaskoczony. I tym razem wyjątkowo bez pyro jednak. Co jest akurat dość miłe. Nie czuję się jak najlepszy gracz na świecie, że tak powiem, zagrywając. Znaczy wygrywając każdą grę na tej fajnej ręce z pyroblastem. Zostawimy sobie Goblin Sapera i poszukamy czegoś ciekawszego. Thank you.
Mogłem zagrać owce, gdyby on użył Hero Power, to ja mu użył Hero Power i bym go bił tak po jeden. Dopóki bym miał problem z zabiciem czegoś, to by mi dało jakieś tempo, ale z drugiej strony nie jestem do końca przekonany, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Tak będę go bić po 3. W sumie owce zawsze sam mogę spingować i zapobiec temu, że zostanie wyciszona. Tylko muszę z tym poczekać na czwartą turę, tak? Co najmniej. W zasadzie to jest taka trochę konsekracja, która działa w obydwie strony w tym przypadku. No, zobaczymy. Może się okaże, że to jednak nie był najlepszy pomysł. Inaczej musiałbym w sumie zagrać tą opcję. W gruncie rzeczy to chyba było najsensowniejsze, co mogłem zrobić. Niby mam te dwa flame strike'i w ręku, no ale... A. Czyli wychodzi na to, że jakby zrozumiał, że nie mam flame strike'a w ręku. Otóż kolego, mam. Rzeczy w ten sposób, znaczy mogłem zagrać Arcane Intellect, ale zostawił mu 4 ataku na stole. No, i tak ma 4 ataku. Jeszcze mam jednego Flame Strike'a, także nie powinno być jakoś wyjątkowo źle. Daje umiejętności, ale że tak powiem sprawia dla niego jakiś tam kłopot, bo nie ma jak ją zabić jednym czymś.
No dobra. Tylko teraz, jak to zrobić, żeby nie zdechnąć? Aha! Okej, okay, potrzebuję tamto. O. To faktycznie wygląda jak taunt. Chyba, że zostanie wyciszone w jakiś magiczny sposób. Czekaj, od czego ten się odpala? W każdym razie jak przeciwnik zagra czar. Okay. Bardzo chciałem zagrać to, żeby go zamrozić, żeby nie miał możliwości pierdolnąć mi z jakiejś broni. Aha, z takiej broni. No niestety, skończyliśmy na 9-2. Myślę, że mogło być lepiej, ale i tak. Fajnie wyszła ta ręka bardzo. Teraz zobaczymy, jakie z niej nam przyszły nagrody. 265 zł, Airshock i paczka karciochów. Ale rozumiem, że na arenie nadal można wybierać karty z dodatku. Teraz się w sumie przekonamy. A może tym razem Rogala weźmiemy. Nie, no można. Okej. Okay. Pobawimy się tymi nowymi kartami. Force Tank Maxi, chuj. Dobra, ale to już na offline. Także przynajmniej zobaczyliśmy, jak wyszła ta darmowa arenka. Zobaczymy, co ciekawego dalej nam się uda tutaj ugrać przy pomocy kart z nowego dodatku. Także na razie kończę stream i mam nadzieję, że dopuszczę.